4 października obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Miał on usłyszeć kiedyś w kościele świętego Damiana w Asyżu słowa, które Jezus skierował do niego z krzyża: Franciszku idź i odbuduj mój kościół. Skoro Franciszek usłyszał takie słowa, to może te słowa są kierowane również do nas. Zobaczmy, co mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Gospodarz wysyła rolników do pracy w swojej winnicy. Widzimy, że to nie są modelowi pracownicy chcą zagarnąć winnicę dla siebie. Ale w tym wysyłaniu rolników do pracy widzimy model działania Pana Boga. On również wysyła nas, jako swoich rolników, do pracy w swoim kościele. Chce, abyśmy my ten kościół budowali bo to my mamy być twarzami kościoła mamy być rękoma Pana Boga, jego nogami. On wszędzie tam chce przychodzić przez nas, przez swoje sługi, przez nas, jako jego rolników. Ksiądz-arcybiskup Wiktor Squorts kilka lat temu na rekolekcjach oazowych trzeciego stopnia mówił do uczestników tych rekolekcji, że każdy z nich jest twarzą kościoła, że nasi znajomi, ci, którzy nas znają, ci, z którymi się uczymy, studiujemy, pracujemy. Patrzą na Kościół przez pryzmat nas, chrześcijan. Oczywiście czasami utożsamiają Kościół z papieżem, z biskupem, może z proboszczem, ale też utożsamiają Kościół z każdym z nas. I tak jak my dajemy świadectwo, takie świadectwo dajemy również o całym Kościele, bo jesteśmy twarzą Kościoła. To jest wielki dar, ale też wielka odpowiedzialność. Dzisiaj Pan Bóg nas zachęca, byśmy byli jak najpiękniejszymi twarzami kościoła, żeby to, co robimy, to, co działamy, to, co wybieramy, to, co mówimy, dawało jak najlepsze świadectwo o Panu Jezusie i o jego Kościele, jego ukochanej rodzinie, jego, jego ciele. Od każdego z nas zależy, jak to świadectwo będziemy dawać. Jak to robić? Myślę, że właśnie święty Franciszek z Asyżu może być dla nas wzorem. Niech treść Jego modlitwy będzie treścią naszego życia, obyśmy potrafili te słowa wprowadzać w życie nie są łatwe, ale na pewno są skuteczne. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieje tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się. Do życia wiecznego. Amen. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.